Osoby, które kochają zwierzęta, pokochają także i to miejsce. Dziś poznamy wrocławską kocią kawiarnię. Zależało nam na tym, żeby stworzyć miejsce, które będzie przyjazne dla ludzi, które będzie spokojne, miłe i które będzie tym spokojem zarażało. Koty są właśnie takie. Ta kocia adopcja, którą promujemy poprzez Koton, powoduje, że też dajemy ludziom radość, dajemy dobro. Współpracujemy bardzo blisko z Fundacją Kotłownia i aktualnie mamy bardzo dużo kotów, które potrzebują pomocy, które potrzebują adopcji. W kawiarni znajdziemy 4 koty, specjalnie wybierane przez ponad 3 miesiące za pośrednictwem fundacji, tak aby czuły się tutaj jak w domu i chętnie spędzały czas z gośćmi. Ale dlaczego właściwie akurat koty? Bo ja po prostu lubię zwierzęta i wydaje mi się, że każdy człowiek, który ma dobre serce, kocha zwierzęta. Koty są... Jezus Maria, nie słyszałem o kawiarniach z wielbłądami. To wspaniałe, że koty mają tu swoje miejsce, tyle udogodnień. Mogą się bawić, spać. Środowisko tutaj jest takie przyjazne, także dla dzieci. W centrum miasta miejsce, w którym panuje taka atmosfera i zero pośpiechu, to skarb. Jednak co z alergikami? Na wszelki wypadek trzymamy pastylki przeciwalergiczne, więc jeśli ktoś by się zorientował dopiero tutaj, dopiero u nas, że chyba jest alergikiem, zawsze możemy pomóc. Natomiast często się zdarza, że nawet ludzie z lekką alergią przychodzą do nas i tak kochają koty, tak kochają zwierzęta, że chcą spędzić przynajmniej 20-30 minut. Czy kocia rodzina powiększy się w najbliższym czasie? A może co za dużo, to niezdrowo? Te koty, które mamy w Kotonie, to jest stado, które zna się od dziecka, w związku z czym wprowadzenie tam jakiegokolwiek kolejnego kota może spowodować zmianę w hierarchii, a oni mają tą hierarchię już dość dobrze ustawioną. Do tego kwestia terytorium. Mówimy o małym lokalu, o malutkiej kawiarence, w której mamy aktualnie 4 koty. Też nie chcemy im zabierać przestrzeni do życia. Po ciężkim i stresującym dniu warto zrelaksować się, trzymając w jednej ręce filiżankę kawy, a drugą zająć głaskaniem kociego towarzysza, któremu trybu życia możemy tylko pozazdrościć. Dla Echo24 Natalia Sawa.